Nabroiłeś i teraz musisz naprawiać. A tutaj ta część to powinno być. Masz dość. No tam wyleciał ci, zobacz, wyleciał, widzisz? I tu się urwało, nie wiem why. No to tak żeśmy skończyli tutaj na poboczu tej drogi szutrowej. No, tak więc ahoj przygodo. Od razu mogliśmy się tutaj ustawić, no ale właśnie to jest tak, że czasem mężczyzna sobie pomyśli, ale ja sobie wjadę tam. No i sobie nie wjechał. Są takie miejsca, gdzie ten piasek jest twardszy, a takie, które piasek jest bardziej miękki. No i jeszcze pech, że akurat ten wał wyskoczył. No. Nabroiłeś i teraz musisz naprawiać. No to mamy całego winowajcę. A tutaj ta część to powinno być po prostu razem. I to po prostu pękło. Jakby nożem odciął. I tutaj niedźwiedź mi mówi, że to zamiennik był, tak? Że nie jest oryginalna. No właśnie. I po prostu to jakiś chiński zamiennik, widzicie? I właśnie widzicie, jak przyoszczędzisz, to dupa, kurczę. Nie będzie. Muszą być oryginalne części, nie ma o czym gadać. Na szczęście mamy zapasowy i to właśnie oryginalny wał. No popatrzcie, no to od razu widać, ten zupełnie inaczej wygląda.
Ja nie jestem specjalistą, ale słuchajcie, na pierwszy rzut oka to wygląda o wiele lepiej. Ten oryginalny, który nie jest nowy, bo my żeśmy tutaj, to jest wymieniane, nie? A to jest po prostu oryginalna część. To też jest oryginalna, ale wymieniona, bo to się przedtem właśnie zepsuło. A ten jest właśnie ten chiński zamiennik. No, co tu dużo gadać, no. Nie da się zaoszczędzić na niektórych rzeczach po prostu. Godzina. Masz dość. To ciężkie. To, czego nie widać na filmie, to niesamowity żar, który lał się z nieba. Hulający wiatr i ten piach, który pchał się absolutnie wszędzie, a szczególnie tam, gdzie nie powinien. I wtedy na ratunek przyszła szczoteczka do zębów. O, proszę. To trzeba go odkręcić i przełączyć drugą mańkę. Są cztery śruby, więc jest albo tak, albo tak. Nie będzie wiele pozycji. Daj mi jeszcze te dwie dłuższe śruby z tymi podkładkami, tam są dwie dłuższe. A te chyba. I think this one's... Te.
I kiedy przyszła chwila zwątpienia i niedźwiedź już myślał, że po prostu nie da rady sam tego zamontować, nagle na horyzoncie pojawił się ten rolnik, ten mężczyzna, który wczoraj wieczorem przyjechał na traktorze, na tym małym traktorku, ten pierwszy, który się pojawił wczoraj. On po prostu przyjechał dzisiaj rano sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i czy potrzebujemy pomocy. Birda, No, birda! no, no, no. Jeszcze źle. Jeszcze o ząbek, tylko to tak kurwa nie chce wchodzić. Nie, nie, no. Jeszcze o ząbek. Tam trzeba idealnie trafić w to samo No tak miejsce. kurwa nie. Nie chce wchodzić to tak o ząbek, żeby przestawić. No amin. Kurwa, o ząbek trzeba by przestawić, a to tak ciężko włożyć. Alu! Jeszcze. O, widzisz, kurwa, a może teraz? Ała, kurwa! Muchy. To są takie gryzące muchy. Jest, nareszcie. Yeah, Areszta! nareszcie. Areszty! Nareszcie. We got it. Kurwa, nie wiem, czy to nie jest znowu zjebane, że to nie chce wejść. Oh. I think the other part may be broken. Nie. No, it's not broken. Zrobione. No niby tak jak było. O, sio, 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 sio. Super. Więc to może temu panu damy papieroski te. No daj. A, chcieliśmy mu wczoraj dać kiełbasę, ale nie chciał. To damy papieroski, nie? No. Pan pali. Okay. Here, this is for you.
Cigara! Cigara! Yeah. Merci, merci! Merci! Pana pokazać będziemy iść, ja nie opadam! Thank you, thank you! Thank you so much! No dobra, to spakowaliśmy praktycznie wszystko i trzeba teraz sprawdzić, nie? Czy to działa? Nie wiem. No i super. Pięknie działa. Tu postawa zwycięzcy z przodu, nie tam daleko. We are fucking mobile mine. No i jest. No, super. Ale cieszę się i jestem bardzo dumna z niedźwiedzia. Środkowy tak jak był i chuj, ja teraz muszę sprawdzać w książce, ale chyba już widziałem na jednym filmie na YouTube. Masz dość. Co ciężkie. Nie ma miejsca. Dzwoni. No pewnie Grzesio, mechanik. No to weź, odwiesz. Ale co teraz założyłem? Też byłem w takich sytuacjach i kurwa i szło.